Cześć! W dzisiejszym odcinku zrobimy test wyjątkowego lasera Leica Lino ML180. Zapraszam do oglądania. Zobaczmy, co dostajemy w zestawie. W walizce mamy laser, duży, ciężki. Detektor z uchwytem, jest to wersja XCR Catch, czyli z automatycznym wyłapywaniem wiązki. Tarczka celownicza mniejsza, tarczka większa. Super okulary, fajnie wykonane, zaraz do nich wrócimy. Zasobnik na baterie, ładowarka i przejściówki i papiery. Odkładamy skrzynkę. Tak prezentuje się zestaw ML180 w wersji z odbiornikiem XCR Catch, czyli tak naprawdę jedyny sensowny wybór w przypadku tego modelu. Z urządzeniem razem dostajemy detektor, który jest zarazem pilotem zdalnego sterowania radiowym, który potrafi jakby obrócić nam urządzenie i dokonać automatycznego wpasowania lub potrafi zadziałać po prostu jako zwykły pilot i obrócić urządzenie. Działa on w odległości 50 metrów. Detektor jest wyposażony w magnesy, które umożliwiają zamocowanie go do konstrukcji stalowej. Posiada duże okno detekcji. Dwie libele, czyli jedną do tego, żeby trzymać w pionie. Druga libela jest u góry, pozwala na trzymanie urządzenia w pionie, tak żebyśmy wiązkę pionowo wyłapali. Ekran LCD z jednej, ekran LCD z drugiej i bardzo fajny system mocowania samego uchwytu, ponieważ wystarczy przyłożyć i magnetycznie on się mocuje lub w ten sposób, jeśli byśmy chcieli zaczepić go do jakiejś konstrukcji, więc szybko, łatwo możemy sobie ten detektor zaczepić. I sam uchwyt detektora posiada jeszcze taki patent, że można w szybki sposób do grubości, a później tylko dociskamy śrubą. Oczywiście uchwyt wyposażony w libele. W zestawie z Leicą dostajemy takie fajnie wykonane okulary. To są naprawdę dobrze zrobione okulary, one nie zamazują obrazu. Dwie tarczki celownicze, większą i mniejszą. Zasobnik. Zamiast akumulatora możemy użyć baterii. Tutaj jest ładowarka, wszystkie przejściówki, podstawowy zestaw baterii i tutaj instrukcje, przedłużenie gwarancji, tego typu rzeczy. No i oczywiście sam laser. Przejdźmy do samego urządzenia. Laser jest to, tak jak mówiłem na wstępie, wyjątkowa konstrukcja. Jest dosyć duży. Jak na laser liniowy, nawet bardzo duży, bo jest w wielkości lasera rotacyjnego. Jest to urządzenie zasilane akumulatorem, ale tak jak widzieliście przed chwilą, ma możliwość zmiany tego pakietu akumulatora na zasilanie bateryjne. Urządzenie cechuje się wysoką jakością wykonania, jak to ma miejsce w przypadku wszystkich produktów z logo Leica na obudowie. Laser jest to taki laser, który ja nazywam sobie umownie laserem konstrukcyjnym. Nie jest to laser do wykończeniówki, tylko do konstrukcji. Wyposażony jest tutaj w takie dodatkowe na przykład nogi, które umożliwiają postawienie go na powierzchni i precyzyjny obrót na przykład ręcznie, co pozwala nam wpasować urządzenie tak jak potrzeba, albo za pomocą detektora zdalnie nim obrócić lub też kazać wpasować się w środek detektora. Jest to na pewno coś, czego inni producenci nie mają u siebie. Jedynym rywalem jest laser, który już na kanale pokazywałem, czyli Stabila ELA180. Co ciekawe, to urządzenie jest to jeden z najdokładniejszych laserów liniowych na rynku, dlatego nazywam go laserem konstrukcyjnym. On posiada błąd rzędu 0,7 mm na 10 metrach, zasięg pracy 100 metrów, średnicy, czyli 50 w jedną, 50 w drugą. Detektor też może pracować właśnie na tej odległości. No i
i to czyni z tego urządzenia laser tak naprawdę wyjątkowy. I to jest coś, przez co to urządzenie kosztuje takie, a nie inne pieniądze. Po prostu tutaj system, który jest zamocowany, jest tak dokładny, tak precyzyjny, że no musi swoje kosztować, żeby tą precyzję spełniać. Sama obsługa urządzenia jest niezwykle prosta. Właściwie sprowadza się tylko do przełączania płaszczyzn do włącznika. I tu mamy diodę informacyjną o baterii i diodę o poziomowaniu, tak? Czyli tutaj nam pokazuje, że jest aktywowane. Laser próbuje się wypoziomować. Oczywiście w tej pozycji mu się to nie uda. Serwomotory zaczynają pracować. Bardzo czuły system poziomowania sprawdza położenie urządzenia i za pomocą mega precyzyjnych silników krokowych po prostu ustawia nam idealny poziom, idealny pion. Jest to właśnie cecha szczególna i wyjątkowa tego modelu i to jest właśnie laser dedykowany dla ludzi, którzy szukają najwyższej precyzji. Sprawdźmy, jak działa zakres kompensatora w lalce ML. Ja sobie ją wcześniej tu ustawiłem i sprawdziłem, ale teraz chcę Wam to pokazać. Uruchamiamy urządzenie. Słychać, jak serwomotory dopoziomowują ten dokładny laser. I teraz patrzcie, co się stanie. Jedziemy sobie 1, 2, 3, 4, 5 stopni, bo taki mamy zakres obrotu. Musimy chwilę zaczekać, aż układ poziomowania skoryguje pochylenie obudowy. Już praktycznie serwomotory są niesłyszane. A, jeszcze dopoziomowuję. I bez problemu, teraz już urządzenie się wypoziomowało, jest idealnie. Ale przy sprawdzaniu przed nagraniem zobaczyłem, że ten zakres można jeszcze o jeden stopień przesunąć i nie stanowi to dla urządzenia żadnego problemu. Także pełne 6 stopni jak najbardziej pochylenia można uzyskać. Urządzenie jest w stanie się wypoziomować, czyli wynik rewelacyjny. Sprawdźmy teraz, ile waży gotowa do pracy Leica Lino ML 180 na naszej wadze. 2278 gram, czyli jest trochę cięższa niż podaje producent, który podaje 2200, czyli bardzo ciężki laser. Sprawdźmy teraz, jak grube i jasne linie ma to urządzenie. No i tutaj w przypadku tego naszego egzemplarza linia pionowa ma niecałe 2 mm, a linia pozioma takie 2,5 mm. Sprawdźmy jasność urządzenia. Luksomierz mamy na 0. Pozioma linia. Dziewięć luksów. Pionowa. 2. I przecięcie linii 12 luksów. No i jak mogliście zobaczyć, parametry Leica Lino ML 180 są także niestandardowe jak cały laser. Nie jest to urządzenie, które świeci jakoś wyjątkowo mocno. Nie ma wyjątkowo cienkich lin, ale też nie do tego zostało stworzone. Urządzenie to pracuje cały czas w trybie pracy z odbiornikiem, więc ta jasność tych linii jest po prostu niższa z tego powodu. Ale jest dedykowane właśnie do pracy z detektorem i nie było jego celem, pewnie przez projektantów, to żeby on był jakoś tam nie wiadomo jakim urządzeniem, które będzie wskazywało nam cienkie, mocne, precyzyjne linie. A celem było to, żeby osiągnąć jak najwyższą precyzję w systemie poziomowania i to się udało. Urządzenie jest jak na laser liniowy urządzeniem bardzo ciężkim. Jeśli byście chcieli go używać na statywie, to musicie o tym pamiętać, że statyw trzeba kupić odpowiedniej jakości, żeby nie oszczędzać na tego typu rzeczach podczas zakupu, bo może się to zemścić po prostu przez wywrócenie urządzenia, a urządzenie na chwilę obecną
kosztuje niespełna 7 tysięcy złotych brutto, więc lepiej nie oszczędzać na akcesoriach, nie kupić jakiegoś taniego statywu, tylko porządny statyw z gwintem 5/8, jeśli chcemy pracować ze statywu. Można pracować w ten sposób, tak jak on teraz stoi na tych nogach. Jeśli te nogi schowamy, można pracować na jego podstawie. W każdym położeniu urządzenie jak najbardziej pracuje w ten sam sposób, czyli działają te wszystkie automatyczne funkcje. Urządzenie jest nietypowe, urządzenie jest wyjątkowe. Jego zastosowanie to jest miejsce tam, gdzie ten błąd w milimetrach ma być jak najmniejszy. Także jest to urządzenie dla tak naprawdę bardzo wymagającego użytkownika, bardzo wąskiej specjalizacji. Jeśli jakieś dodatkowe pytania na temat tego urządzenia posiadacie, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jeśli potrzebujecie wiedzy na szybko, to także na końcu filmu i w opisie jest kontakt do nas, można zadzwonić i postaramy się Wam jakby pomóc w odpowiedzi, w dopasowaniu sprzętu do potrzeb. No i co? Dziękuję bardzo za obejrzenie materiału. Myślę, że film poruszył ciekawą kwestię lasera z automatycznym wpasowaniem. Zapraszam do pozostałych filmów, do zadawania pytań w komentarzach, do zostawienia łapki w górę, jeśli film się podobał. I co? Do zobaczenia w kolejnym filmie.